serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Dzisiaj akurat jestem na polu w miejscowości Łuszków. Miejsce zwane Komorą. Miejscowi na pewno wiedzą, co to jest i gdzie to się znajdowało, więc taka miejscóweczka dzisiaj. Około 2 hektarów działeczka ma, którą zapewne dzisiaj nie dam rady zrobić. Dobra, zaczynam dzisiejsze poszukiwania. Pierwszy dołek i taka oto łuseczka wyszła. W międzyczasie miałem trochę śmieci, jakichś polmusików i innych pierdół. A teraz znalazłem coś okrągłego. Zaraz zobaczymy, co to może być. Nie mam pojęcia. Pierwszy raz coś takiego widzę. Może to był jakiś guzik. Coś tutaj widać na tym. Jakieś znaczki. Nie mam pojęcia. Umyję to w domu i może spróbuję odnaleźć gogle, to wtedy wam powiem na podsumowaniu. Taka ciekawostka. Tryb audio przełączyłem sobie na multitony. Chciałbym troszeczkę z tą opcją audio sobie pochodzić, żeby lepiej poznać te dźwięki. A tutaj mam taki sygnał. Jak widzicie, tak z 25 cm nad ziemią wchodzi w zasięg. Ponad 80 na skali. Sygnał jest przy samej drodze, jak widzicie. To jest pierwsza długość. Pierwsza długość tego pola. Tam troszeczkę przy samej szosie robiłem, ale tam same śmieci wychodziły, puszki, więc przeniosłem się tutaj. Jest tutaj już. Myślałem, że będzie chłodniej dzisiaj, a znów jest dosyć ciepło. Mam to w dłoni. Jest. Jest monetka jakaś. Zaraz zobaczymy, co się kryje w tej ziemi. O, zaklejona strasznie. Obiekt już został wykopany z dołka. Jest w tej grudce. Jest tutaj. Malutka przerwa, żeby chwileczkę odpocząć, bo jest dosyć gorąco. A tak wygląda pole, po którym chodzę. A tutaj jestem nad Bugiem. Jak widzicie, fajna duża rzeka. Thank you.
trafiłem jakąś monetkę, ale leżała dosłownie na wierzchu. Zobaczymy, co to wyszło. Prawdopodobnie jedna, druga kopiejki. Taka oto monetka. Przy samej drodze. 8-10 metrów od Buga. Trafiłem jakąś monetkę. Troszeczkę jest zaklejona. Zobaczymy, czy uda się zidentyfikować. Teraz to raczej chyba nie. Bo jest za bardzo zaklejona. A tymczasem wyszedł taki papiak. Coś trafiłem. Jak widzicie, tutaj w tej grudce ziemi jest jakiś obiekt. Ciekawe, co to może być. Wygląda na jakiś taki chyba duży guzik. A co to za materiał? Wyszedł teraz kawałeczek rozwalonej łuseczki od mauzerka. Trochę ciężko się chodzi po tym polu i nogi już mnie zaczynają boleć. Z tego względu, że ono już było delikatnie spulchnione po żniwach. Jak widzicie, słomę tutaj widać po jakimś zbożu. I nóżki troszkę dostało dzisiaj w kość, ale to nic, walczę dalej z tym poletkiem. Jest i kolejna rozwalona łuseczka z mauzerka. Trafiłem jakiś ciekawy sygnał. Zasięg wchodzi tak z 20 cm nad ziemią. Zobaczymy, co to może być. Już wyszło. Jest w tej grudce. Tutaj, jak widzicie, chyba jest jakaś monetka. Co to może być? Chyba będzie jakaś kopiejka. Orła carskiego widać. Tak, jedna kopiejka. Ale chyba jakaś taka starsza. Widać od razu po wykonaniu tej monety. Proszę bardzo. I wyszła taka zgnieciona łuseczka z Mosinka. Trafiłem jakiś guziczek. Zaraz zobaczymy, co to będzie za guzior. Ziemia, widzicie, jest taka dosyć mokra. Ale do chodzenia mało przyjemna. Nogi mnie bolą strasznie. Za miękko jest. Ten guzik ma uszko. Jak widzicie, ciekawe, co to jest. Chyba ma jakąś liczbę ten guzior. 17. O ja, jaki guzior. Patrzcie, 17 z kropką.
i kompletny z łóżkiem. Taki carski guzior. Trafiłem na jakiś sygnał. Patrzcie, w zasięg wchodzi tak z 25 cm. Ponad 80 na skali. Spróbujemy to wykopać. No, już zaczyna być troszeczkę bardziej przyjemnie na tym polu. Wiaterek zaczął troszeczkę wiać. Słońce już nie grzeje, tak? W sumie już jest po 17 kilka minut. Wyszło już. To już jest przyjemniej. Dobrze, bo musiałem się wykończyć dzisiaj na tym polu. Troszeczkę przystawię, żebyście lepiej widzieli. Ostatnio te ujęcia, jak montowałem, to nie zadowalały mnie. Ale będę się starał podgląd. Patrzcie, jest monetka. Krecika wyłączymy i zobaczymy, co to za moneta. Po wadze stwierdzam na samym początku, że może to być PRL. I stawiam na złotówkę z PRL-u. Bo jest zbyt lekka ta moneta. Zaraz zobaczymy. Tak, złotóweczka. Niestety. Proszę bardzo. I trafiłem kolejną monetkę. Jest tutaj w tej grudce. Ale również wydaje mi się, że to będzie PRL-ek jakiś. Tak, 10 groszy z PRL-u. Trafiłem jakiś guziczek. Zaczniemy od łóżka tradycyjnie. Jest, jak widać. Łóżko, co to za guzior? Wygląda mi na caraczka jakiegoś. I nawet w nie najgorszym stanie. Trafiłem jakąś monetkę. Zobaczymy, co to będzie. Jak się uda rozszyfrować to na polu. Nie jestem pewny, ale stawiałbym na 5 zł z PRL-u. Ale zbyt zaklejona jest póki co. Zobaczymy na podsumowaniu. Teraz trafiłem coś takiego. Sam nie wiem, co to może być. Nie mam pojęcia. Może jakaś klamerka. Nie wiem, czy tu napisy są jakieś na tym. Nie chcę szurować i zniszczyć tego. Zobaczymy na podsumowaniu, po umyciu, co to będzie. Tak mi się wydaje, że połowę pola udało mi się dzisiaj skończyć. Jestem, powiem wam, wykończony, ale zadowolony. Zawijam powoli do domu i zapraszam na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci złom z tego wypadu. Jak widzicie, tym razem dużo tego było. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od góry. Łuseczki karabinowe, jak widzicie, w takich bardzo tragicznych stanach. Czubeczek ołowiany. Trzy monetki z PRL-u. Dwie monety nieczytelne. Tutaj jakaś kopiejka, ale w stanie bardzo słabym. Jedna, druga kopiejki. Ta moneta. Trochę szukałem jej w necie, ale udało się znaleźć dzięki pomocy znajomych. To będzie jedna, druga krajcara, Józef II, 1744 rok. Guziczek z 17 z kropeczką, wzór 1829. Oczywiście Rosja carska, taki guziczek również Rosji carskiej. Akurat to jest piechota.
Dwa te guziki posiadają łóżka, tylko że jak widzicie różnią się, tutaj jest drut, a tutaj taki odlew. A ten przedmiot przypominający guzik, tak mi się wydaje, że to jest jakaś konina. Taki guziczek. Możliwe, że to był polski guzik, ale stan, jak widzicie, tragiczny. A tutaj znaleziony po raz pierwszy przeze mnie bączek austro-węgierski. Tutaj taka bransoleta. Nawet tutaj jakieś zdobienie ma. I na sam koniec taka sprzączka lirowata z okresu średniowiecza. Bardzo fajny fancik. Pierwszy raz coś takiego znalazłem i widziałem na oczy. Dzień był bardzo gorący. Powiem wam, że co dwie długości musiałem się zatrzymywać i siadać przy samochodzie albo po prostu gdzieś tam na miedzy, bo nie dawałem rady. Strasznie było gorąco i wymęczył mnie ten dzień. A zwłaszcza drugi aspekt taki był, że pole było kilka dni wcześniej spulchnione i ta miękka gleba dała mi znać o sobie i po prostu to wszystko weszło w nogi i w ciało i byłem strasznie wykończony tymi wykopkami. Ale tak czy tak sporo tych fancików dało się wykopać. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do was. Cześć!